We wrześniu 2021 roku pojawiła się pierwsza plotka, pierwszy wyciek o tym, że pojawi się nowe The Crew. I wtedy nazywało się to Project Orlando. Dzisiaj wiemy, że jest to The Crew Motorfest. Na najnowszej prezentacji twórcy The Crew 2, czyli Ivory Tower, zaprezentowali nam nową grę, nad którą pracują już od dłuższego czasu. I zanim przejdziemy do faktów, przeczytam wam, co twórcy piszą o samej grze. Pędź na złamanie karku po zboczach wulkanu, poszukaj przygód w gęstej dżungli, driftuj na krętych górskich drogach lub poszukaj wytchnienia na słonecznej plaży. Możesz przemierzać tę urzekającą piaskownicę w pojedynkę lub z ekipą, siadając za kierownicą setek najbardziej legendarnych pojazdów. Czy nie brzmi to znajomo? A teraz zobaczmy sobie pierwszy zwiastun gry. Scenki do tego zwiastunu nagrano na nowym silniku gry, ale nie jest to jeszcze gameplay. Gra w rzeczywistości może wyglądać zupełnie inaczej niż na tym nagraniu. Chodzi tutaj o to, żeby pokazać, w jakim klimacie mniej więcej gra będzie i czego możemy się po niej spodziewać, jeśli chodzi o taki feeling z rozgrywki. Starzy wyjadacze i fani Test Drive Unlimited na pewno będą zadowoleni, w jakim miejscu będzie usytuowiona rozgrywka, bo śmigać najszybszymi furkami na świecie będziemy na wyspie Oahu. Na ten moment wiemy także, że gra wyjdzie na starsze generacje konsol, czyli na PlayStation 4 i Xbox One. Co oznacza, że twórcy celują raczej w większą grzeszę graczy niż w lepszą grafikę. Już od teraz możecie się zgłaszać, żeby brać udział w programie testowych dla insiderów, czyli dla graczy, którzy chcą poświęcić swój wolny czas, aby przetestować nową produkcję, ale są to gracze wyjadacze The Crew 2, którzy dużo czasu spędzili w The Crew 2. Tak podejrzewam. A tak na marginesie, znalazłem nawet fragment interfejsu na jednym z materiałów, które Ubisoft już opublikował. I widać tam zegar, który coś mi przypomina. Jeśli coś wam to przypomina, napiszcie w komentarzach co. Uważam, że youtuberzy nie powinni prosić o lajki oraz suby. Jeśli wy tak uważacie, to zostawcie lajka i suba. Z tego samego fragmentu gameplayu, a raczej ziomeczka, który grał sobie w prawdopodobnie najnowszą produkcję Ubisoftu, możemy się mniej więcej dowiedzieć, że będzie także obsługa kierownic. W The Crew 2 obsługa kierownic była, z tym, że granie na kierownicy w The Crew 2 było ciężkie, zwłaszcza jeśli chciałeś osiągnąć jakieś wyniki, bo jeśli chciałeś sobie tak po prostu pojeździć, to spoko, ale jeśli chciałeś naprawdę pościgać się z kimś, zrobić fajny wynik czy coś, to granie na kierownicy było mega upierdliwe. Cały czas twórcy podkreślają, że w nadchodzących miesiącach dowiemy się więcej o ich nowej produkcji i tym, czego będziemy mogli się spodziewać. Co oznacza, że niestety, ale gra pojawi się w późnym okresie tego roku, czyli podejrzewam, że gdzieś na gwiazdkę. Chyba że mają już naprawdę skończony produkt i jeśli będę mógł wam coś na ten temat powiedzieć, jeśli będę już grał w tę grę, powiedzmy w zamkniętych testach, to oczywiście dam wam znać na tyle, na ile będzie pozwalało na to NDA. Z materiału, które opublikował Ubisoft, dowiedzieliśmy się także, że będzie sporo update'ów i jestem w stanie w to uwierzyć, dlatego że do tej pory cały czas Ubisoft dokłada wszelkich starań, żeby gracze nie nudzili się w The Crew 2. Pojawiają się nowe samochody, nowe wersje samochodów, nowe zawody, nowe rozgrywki i okej. Te zawody i te update'y nie są jakieś tam obszerne, że całkowicie zmieniają nam tryb prowadzenia rozgrywki,
ale jednak są i cały czas się coś w grze dzieje. Możemy pograć sobie najnowszymi samochodami, które wychodzą na świecie, w rzeczywistym świecie, możemy pograć sobie nimi w grze. Zapamiętajcie nazwę The Crew Motorfest, nie The Crew 3, The Crew Motorfest pojawi się w tym roku, w 2023. I ja się zajebiście cieszę. Obecnie przygotowuję dla Was też materiał o test drive Solar Crown. Dzięki Wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.